95 lat temu w Radomiu ruszyła produkcja w wybudowanej od podstaw nowoczesnej fabryce broni. Od tego momentu historia miasta i dzieje zakładu na trwałe związały się ze sobą, a z tego związku powstała rozpoznawana i ceniona na świecie marka FB Radom. Tak narodziła się piękna tradycja, która trwa do dziś. Powstanie fabryki w Radomiu w 1925 roku było odpowiedzią na potrzeby obronne odrodzonego po 123 latach niewoli państwa polskiego. Do wybuchu II wojny światowej Wojsko Polskie, Policja Państwowa i inne służby mundurowe otrzymały z radomskiej fabryki ponad 500 000 karabinów i około 70 000 pistoletów. Znakiem firmowym zakładu był doskonały karabin Mauser wzór 29, powszechnie nazywany Radomiakiem. Jednak najbardziej rozpoznawalnym produktem FB Radom był legendarny pistolet Wis. Sukcesem produkcji cywilnej fabryki broni okazały się rowery marki Łucznik. Cieszyły się one ogromną popularnością w kraju i za granicą, a liczbę wyprodukowanych tu egzemplarzy szacuje się na około 90 000 sztuk. Fabryka broni w okresie międzywojennym odegrała kluczową rolę w rozwoju Radomia. Świadectwem jej miastotwórczego znaczenia była m.in. budowa nowoczesnego osiedla robotniczego, które dało początek dzisiejszej dzielnicy Planty. Z myślą o pracownikach wybudowano dom kultury, przedszkole, otwierano szkoły zawodowe, przychodnie zdrowia, wzniesiono także obiekty sportowe klubu RKS Broń. Na sukces przedsiębiorstwa pracowała świetnie wykwalifikowana kadra i dobrze zorganizowana załoga. Pod koniec lat 30. zakład zatrudniał blisko 4000 ludzi. Architektami tego sukcesu byli pierwsi dyrektorzy Andrzej Dowkont i jego zastępca, podpułkownik Stanisław Siczek, a przede wszystkim kierujący fabryką w latach 1927-1939 inżynier Kazimierz Ołdakowski. Dyrektor Ołdakowski powszechnie uznawany jest za ojca sukcesu radomskiej fabryki. Czasy, gdy zarządzał zakładem, to okres świetności fabryki broni, który przerwała wojna. Od początku okupacji niemieckiej Kazimierz Ołdakowski ukrywał się w Warszawie. Poszukiwany przez gestapo i zagrożony aresztowaniem, popełnił samobójstwo 30 kwietnia 1940 roku. Podczas okupacji niemieckiej kontrolę nad produkcją przejął Wehrmacht. Warunki pracy były niezwykle ciężkie. Do największej tragedii w historii fabryki doszło, gdy Niemcy wykryli działającą na terenie zakładu siatkę konspiracyjną. Przekazywała ona podziemiu wyprodukowane w fabryce pistolety Wis. W odwecie w październiku 1942 roku Niemcy aresztowali i powiesili w 4 publicznych egzekucjach 50 osób, z czego połowę stanowili pracownicy zakładu. Pierwsze lata powojenne to czas odbudowy zniszczonej i rozgrabionej przez okupanta fabryki. Przez cały okres PRL-u fabryka produkowała głównie broń konstrukcji sowieckiej, m.in. słynne karabiny AKM i AKMS, które należały do najlepszych jakościowo produkcji Kałasznikowa na świecie. Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku fabrykę rozbudowano i zmodernizowano. Pod nową nazwą, jako zakłady metalowe w Radomiu, zwiększono produkcję na potrzeby cywilne. Był to okres wyjątkowej prosperity zakładu. Sukces eksportowy odniosły maszyny do szycia rodzimej marki Łucznik, a także maszyny produkowane na licencji Zingera. Zakłady metalowe w Radomiu zatrudniały wówczas około 10 000 pracowników i były największym producentem maszyn do szycia na świecie. W drugiej połowie lat 70. nastąpiło załamanie gospodarki komunistycznego państwa. W czerwcu 1976 roku robotnicy zakładów metalowych stanęli na czele protestu przeciwko drastycznym podwyżkom cen i pogarszającym się warunkom życia. Protest brutalnie spacyfikowany został siłami ZOMO i MO. Wielu pracowników zakładów metalowych było represjonowanych, sądzonych i skazywanych. Wydarzenia radomskiego czerwca 1976 roku zapoczątkowały proces solidaryzowania się ludzi w walce o prawa człowieka. Po 1989 roku w wyniku upadku komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej rozpoczął się trudny czas przemian gospodarczych, wymuszających restrukturyzację zakładu. Mimo drastycznych ograniczeń w zatrudnieniu oraz redukcji mocy produkcyjnych, fabryka w latach 90. wciąż produkowała broń dla polskiej armii. Nowa era w dziejach fabryki broni rozpoczęła się w wieku XXI.
W latach 2012-2014 wybudowano obiekty nowoczesnego zakładu na terenie dzielnicy Wólka Krwatecka. W latach 2018-2019 dzięki współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową SA i kredytowi udzielonemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego SA fabryka wyposażona została w nowy park maszynowy i rozpoczęła produkcję nowoczesnej broni. Dumą fabryki broni Łucznik Radom jest dziś karabinek automatyczny MSBS Grot i pistolet WIS-100. Te znakomite konstrukcje są świadectwem trwającej już 95 lat i wciąż rozwijającej się legendarnej marki FB Radom. FB Radom. Z szacunkiem dla tradycji, z odwagą w przyszłość.